Siemaneczko, z tej strony Gogi, zapraszam na kolejny cast Gogiego. Dzisiaj w troszeczkę bardziej eksperymentalnej formie, ale cały czas się uczymy. Dzisiaj omówimy sobie pokrótce dokument dla drukarii, który pojawił się w Balancing Dataslate. Będzie to taki mały materiał pomiędzy dużymi nagranymi komentarzami dotyczącymi Balancing Dataslate'a z punktu widzenia zasad oraz Balancing Dataslate'a z punktu widzenia Rules, komentarzy, który pojawi się wkrótce tutaj na kanale. A co do drukarii, no to mamy troszeczkę zmian bezpośrednio w tej frakcji. Dostała ona jeden delikatny buff oraz nowy detachment, który sobie tutaj omówimy. Wynika to trochę z faktu, że Games Workshop nie potrafi w inny sposób zbufować danej frakcji, więc dorzuciło im po prostu alternatywny detachment. Przechodząc do konkretów, jeżeli chodzi o tą pierwszą stronę, mamy delikatny buff w kombacie, jeżeli jesteśmy pod wpływem tokena, to przy pełnym rerollu hita dodatkowo jeszcze dostajemy zwiększony armor penetration o 1. Zmiana delikatna, nie wywraca tutaj niczego do góry nogami. Myślę, że pod tym kątem akurat bardzo spoko. Pozostałe strony tego PDF-a dotyczącego drukarii się nie zmieniły, więc możemy przejść bezpośrednio do nowego detachmentu Reign of Cruelty. Za każdym razem, kiedy nasz unit drukarii wychodzi z transportu, na potrzeby strzelania dostaje ignore cover, a w kombacie ma zasadę lancy, czyli jeżeli szarżował, no to dostaje plus 1 do wundowania. Ogólnie mega spoko, w szczególności ta druga wzmianka o tym plus 1 do wundowania to jest coś, co bardzo mocno pomaga temu detachmentowi. Natomiast jak się okazuje, nie do końca rozwiązuje problemy, jakie ma ta frakcja, ale o tym porozmawiamy sobie za chwilkę. Jeżeli chodzi o enhancementy, no to są oczywiście cztery. Phantasmal Smoke, model Drukhari w 6 calach, jeżeli jesteśmy od naszego transportu, Holy Within, to dostajemy Cover i Stealth. Z jednej strony spoko, z drugiej unity Drukhari najczęściej są na tyle papierowe, że ten Cover i Stealth aż tak wiele nie zmienia i ten unit po prostu, jeżeli tam ma zginąć ze strzelania, to raczej zginie. A jeżeli już chcielibyśmy wzmocnić coś twardszego, jak jakieś wraki albo coś w tym stylu, no to one najczęściej bazują na inwie i tam ten cover aż tyle nie zmienia. No, stealth wiadomo, zawsze spoko, ale żeby to było jakieś takie mega, mega fajne, to nie powiem. W Admechu jest troszeczkę słabsza wersja tej zdolności, czyli sam stealth, ale nie ma żadnego wymogu dotyczącego transportów i jest praktycznie niewybierany. Myślę, że tutaj będzie podobnie. Sadistic Fulcrum, też model Drukhari, dowolny. Za każdym razem, kiedy wydajemy Pain Token w Shooting Phase, to unit posiadacza, jeżeli znajduje się w 3 calach od naszego transportu, to ten transport też jest empowered, czyli też jest jakby pod wpływem tokena. Mega, mega spoko. Myślę, że to tutaj akurat może zadziałać bardzo fajnie, bo na przykład nasz Venom dostaje wtedy rerolę to hit, więc myślę, że okej, zmiana. Spiteful Raider dla dowolnego znowu modelu Drukhari, podobnie jak wszystkie te ulepszenia. Za każdym razem, kiedy unit posiadacza zniszczy wroga w kombacie i dzieje się to na znaczniku, to otrzymujemy jeden dodatkowy token. Spoko, dość sytuacyjne, ale w tym detachmencie tych tokenów jest dużo, dużo mniej, no bo tracimy zasadę detachmentową z tego pierwszego detachmentu, która tam nam generowała dodatkowo te tokeny. Dlatego w taki sposób generowania tutaj tych ulepszeń jest bardzo, bardzo fajny, a jednak ten detachment skłania nas do tego, żeby grać raczej po tę walkę wręcz. Raczej po to, żeby się tutaj starać szarżować z tych transportów, więc to ulepszenie wydaje się wręcz obowiązkowe. No i Nightmare Shroud, też dowolny model Drukhari. Za każdym razem, kiedy disembarkujemy się z transportu do końca tej tury, nie możemy być przedmiotem Overwatcha. Ogółem mega spoko, zakaz Overwatcha jest bardzo dobry, unity Drukhari są bardzo delikatne.
To ulepszenie jest fenomenalne, przykładowo dla Archona, który lubi się z inkubami i tam też mamy pewność, że nie stracimy dodatkowych modeli tylko i wyłącznie dlatego, że wyszliśmy naprzeciwko jakimś wrogim flamerom. Myślę, że te dwa ulepszenia z prawej strony są bardzo, bardzo spoko i będą one brane regularnie. Ten Phantasmal Smog myślę, że jest ciekawostką, natomiast Sadistic Fulcrum tylko i wyłącznie, jeżeli mamy na to punkty. Strategemy. Vicious Blades w kombacie po tym, jak nasz transport został wybrany jako target ataku, to po tym, jak ten transport walczy, wybieramy jednego wroga, który był naszym celem i rzucamy kostką za każdy model, który jest zaembarkowany w tym transporcie, czyli za wkładkę. Na 5+ przeciwnik dostaje mortala. Jeżeli tam są wraki, to za każdego wraka na 4+, do maksymalnie 6 mortali. W praktyce mamy Ridera, w środku jest 10 wraków. Po tym, jak ten Rider walczył, no i przeżył, bo musimy tutaj targetować nasz transport, czyli ten transport musiał przeżyć, no to statystycznie wypłacamy 5 mortali, no bo to jest 10 kości za 10 wraków i na 4+ wypłacamy mortala. Sytuacyjne, ale mocne. Bazujemy na transportach, bazujemy na wkładkach z tych transportów, nawet jeżeli to są jakieś inkuby, nawet jeżeli to są jakieś łyczki, no to na 5+ z 10 kości, no to mamy tam średnio 3 mortale zadane w takiego przeciwnika. To jest całkiem spoko wartość jak za jednego CPK. Taki alternatywny, powiedzmy, gem granatowy. Myślę, że używalne, chociaż bardzo, bardzo sytuacyjne. W Right Like Retreat na koniec Fight Phase'a wybieramy jeden unit Drukhari Infantry, który walczył w tej fazie i może on wykonać normal move lub fallback. Musi skończyć w 3 calach od transportu i musi się embarkować do tego transportu. Natomiast łyczki nie mają tego nakazu. Mogą po prostu wykonać normal move albo fallback w dowolną stronę. Nie mają tego nakazu embarkowania się do transportu. Chociaż tak naprawdę o to chodzi w tym stratagemie, żeby wyskoczyć w movemencie z naszego transportu, zaszarżować z zasadą lancy, zadać obrażenia, wyciąć przeciwnika do zera, ewentualnie przeżyć zwrotkę, no i potem wrócić do tego transportu, żeby być względnie bezpiecznym. Bardzo spoko stratagem, fajna synergia związana z jakby ogólną koncepcją tego detachmentu. Myślę, że będzie używany regularnie. Pawns on the Prey. W naszym movemencie, po tym jak nasze Drukhari Infantry zdezembarkowało z transportu, który się ruszył, możemy cały czas zaszarżować tym unitem. Normalnie w zasadach jest tak, że jeżeli nasz transport się ruszy, a my z niego wyjdziemy, no to przysługuje nam tylko i wyłącznie wysiadka 3-calowa i nic więcej, tak? Nie możemy się ruszyć, nie możemy awansować, nie możemy szarżować. Tutaj to ostatnie zastrzeżenie zostaje zdjęte. Nasz transport się rusza, my wychodzimy Holy Within w 3 calach i za jednego CPK sobie szarżujemy. Ważna sprawa, targetujemy tego stratagema w movement phase, a więc nie do końca wiemy, co się w charge phase wydarzy, dokąd będziemy szarżować i tak dalej, bo tam w shootingu mogą się rzeczy pozmieniać, więc to jest bardzo ważne. Natomiast no, zwiększa naszą tutaj mobilność, bo możemy sobie naszym transportem daleko podlecieć, wysadzić wkładkę, no i dać taką katapultę naszemu unitowi, a potem za kolejnego CPK właśnie z tego Wraith-like Retreat skorzystać, no i schować się z powrotem do tego transportu. Mega, mega dobre. Skyborn Annihilation. W naszym shootingu jeden unit Drukhari, który disembarkował z transportu, dostaje Sustain Hits 1, a jeżeli są to Kabalit Warriorzy, no to Sustain Hits 2. Więc praktycznie będziemy tego używać raczej tylko i wyłącznie na kabalitach. Tam jest kilka broni specjalnych, no i takie sustainy można im wrzucić. To oczywiście fantastycznie skaluje się z rerolami hita pełnymi, no bo wrzucamy sobie tokenik, mamy pełne rerole hita, no i szukamy tych szóstek, które de facto potem liczą się potrójnie w przypadku Kabalit Warriorów. Znowu
Bardzo fajna sprawa. No, pytanie tylko, czy gramy taką strzelecką rozpiską, żeby z tego korzystać, ale sam strategem jest bardzo ok. Jak najbardziej tutaj nie można się przyczepić. No i dwa ostatnie strategemy. Swooping Mockery w przeciwnika movement phase, po tym jak wróg skończył normal, move, advance lub fallback, nasz transport w 9 calach od tego unitu i ten nasz transport nie może być w kombacie, może wykonać normal move do 6 cali, czyli jest to popularny ruch reakcyjny 6-calowy. Nasz transport może się odsunąć od potencjalnej szarży albo w drugą stronę, może zablokować przeciwnikowi szarże w nasze delikatne unity, bo nasz transport będzie wtedy robił za taką ścianę, może się schować za ruinę, żeby zejść z linii celowania. No oczywiście nawiązań, rozwiązań do tego typu ruchów reakcyjnych jest cała masa. Znowu bardzo, bardzo fajny strategiem. No i ostatni Night Shield w wrogim shooting phase, po tym jeżeli zostaniemy wybrani na target, jeden z naszych pojazdów, nie musi to być transport, bardzo ważna sprawa, dostaje 4 inwa. No, największa wada naszych transportów drukaryjskich, no to bycie papierowym. Zarówno Rider, jak i Venom, no to nie są wielkie machiny nie do zdarcia, więc ta 4 inwa może spowodować, że ta wyporność bardzo, bardzo mocno wzrośnie. To samo działa na Ravagerze, no bo to też jest pojazd, a więc możemy mieć takiego Ravagera z lancami, który jako pepans najpierw na pełnych rerolach radzi sobie z przeciwnikiem pancernym, a potem jeszcze jest odporny na zwrotkę, bo posiada 4 inwa. Ogółem wszystkie te 6 strategemów są bardzo dobre. Ciężko się tutaj do czegokolwiek przyczepić. Sama zasada lancy oraz ignore covera po tym, jak dezemporkujemy z transportów, jest bardzo dobra. No i te ulepszenia też są całkiem, całkiem sensowne. Czy to jest duża poprawa w drukarii? Myślę, że tak. Ale nie jest to chyba wystarczająca poprawa, ponieważ poziom drukarii tak kompetytywnie jest na tyle niski, że to aż tyle nie zmienia. Pierwsza sprawa, bazowe datasheety w drukarii, jeżeli chodzi o kombat, są po prostu słabe, jeżeli nie przeciętne. No i tam głównym problemem jest niska siła. Wiele rzeczy drukhari wundowały na 600 wund, w szczególności w tej naszej mecie pancernej, to jest raczej normalne. No i teraz ten detachment zmienia tyle, że mamy wundowanie na 5+. I to jest wszystko, nie? Można oczywiście kombinować z Archonem, który jak jest empowered, to ma nie tylko przerzuty pełne to hit, ale pełne przerzuty to wound i na przykład wrzucić do niego 10 inkubów. Ale ciągle rozmawiamy o super kombie, które prowadzi nas do tego, że wiele celi w tej grze będziemy wundować na piątce tu wund z przerzutami. To nie jest coś, co zagina czasu przestrzeń, nie? Właśnie tu jest ten problem. Druga sprawa, cały detachment działa bardzo dobrze, dopóki żyją nasze transporty. Z perspektywy turniejowej w Polsce, gdzie dominują tereny WTC, optymalna ilość riderów, czyli dość takich dużych, wystających zza ścian transportów, to 2 sztuki. Można więc powiedzieć, że taka rozpiska nastawiona na ten detachment powinna zawierać 1-2 ridery i 2-3 Venomy. Mamy więc 5 modeli transportów, które tak naprawdę trzymają w ryzach całą naszą rozpiskę. To ich obecność na stole definiuje fakt, że my mamy ten ignore cover w strzelaniu, jeżeli wyskoczymy. Ich obecność definiuje nam tą lancę. Ich obecność definiuje nam właściwie każdy z tych strategemów, który tutaj używamy, no bo wszystkie są w mniejszej lub większym stopniu powiązane z tymi transportami, tak? Bo albo dotyczą bezpośrednio tych naszych pojazdów, albo dotyczą unitów, dając nam jakieś tam dodatkowe akcje powiązane z tymi transportami. W momencie, kiedy tracimy te transporty, nasz detachment totalnie nic nie robi i trzeba sobie to uzmysłowić zarówno ze strony gracza drukarii, jak i jego przeciwnika, że tu wszystko się kręci dookoła tych transportów. I oczywiście jest ten strategem na 4 inwa, ale po pierwsze działa on tylko i wyłącznie w shootingu, po drugie działa tylko i wyłącznie na jeden pojazd. Po trzecie to ciągle jest tylko i wyłącznie 4 inwa, nie? Więc nie jest powiedziane, że w jakiś sposób tutaj na 100% ochronimy nasz transport, bo to nie jest żaden tam lone op, że nie można do nas strzelać, tylko
50% szans na to, że odbijemy wrogie strzelanie. No i tak naprawdę tutaj jest ten problem, bo to jest bardzo mocne wzmocnienie drukaryjskie, które można relatywnie łatwo wyłączyć, niszcząc wrogie transporty. Wtedy tak naprawdę nie mamy wiele do zyskania. Natomiast same bazowe datasheety drukarii ciągle są problematyczne. Ta armia dalej ma relatywnie niski wygar, dalej jest papierowa i dalej ma problemy z wykonywaniem jakichś takich sensownych trade'ów, czyli wymian pomiędzy unitami, jeżeli porównamy sobie tą armię z innymi. Jeżeli mamy taki unit 10 inkubów z Archonem, no to jest bardzo duży wydatek punktowy, bo to razem z Raiderem, który ma ich przewozić, to jest tam ponad 300 punktów, to można powiedzieć, że fajna inwestycja punktowa, która zmiecie wiele rzeczy z planszy, tylko że w praktyce albo przeciwnik nie ma takich celów, bo gra jakimś MSU i najdroższy jego unit to jest 115 punktów i za bardzo nie chcecie w to się władowywać, więc marnujecie te punkty, a te inkuby i tak prędzej czy później giną, bo są papierowe. Ewentualnie przeciwnik ma na tyle twarde oddziały z jakimś wysokim save'em, z jakimś redukcją damage'a, z jakimś final pain'em i tak dalej, że się na tym zatrzymujecie. Albo po prostu wydaje się, że wchodzicie idealnie matematycznie w przeciwnika i akurat, nie wiem, brakło wam tokenów, bo z jakiegoś powodu źle sobie to zaplanowaliście. Albo mimo wszystko jesteście skazani na to, żeby wundować przeciwnika na 5 plus przerzutem, no i to się okazuje, że to jest zbyt mało, żeby się przebić, nie? Więc wygar wzrósł, ale dalej jest taki na granicy akceptowalności. W shootingu nie za bardzo jest z czego korzystać, no bo okej, możemy sobie skorzystać z kabalitów, ale powiedzmy, że dziesiątka trupsa z trzema brońmi specjalnymi to nie jest szczyt strzelania. Skurcze nie mogą dostać tych sustainów z transportu, bo nie mogą fruwać w transporcie, więc one akurat tutaj nic nie korzystają w tym detachmencie. No i zaczyna się robić problem. Ogółem oceniam ten dokument mimo wszystko dość pozytywnie, bo jest pewnym takim złamaniem schematu, jeżeli chodzi o buffowanie frakcji, że Games Workshop nie chce się ograniczać tylko i wyłącznie do zmian punktowych i tak dalej. Mieliśmy w Balancing Data Slate zmiany tam na Grand Masterze w Nemesis Dreadnightcie i w zwykłym Nemesis Dreadnightcie, że tam Psycanon i trafianie się zmieniło, zostało to zbuffowane i myślę, że to jest spoko, że Games Workshop się nie zamyka tylko właśnie na jedną sposób buffowania czy tam debuffowania armii, tylko próbuje z różnej strony. Z drugiej strony jest to troszeczkę przyznanie się do błędu, że nie za bardzo wiedzą, co z tymi drukarii zrobić, a jednocześnie boją się, tak samo chyba jak w przypadku Admechu, że te drukarii się wymkną spod kontroli, tak jak to było w 9 edycji. I to mi troszeczkę wygląda na to, że Games Workshop nie do końca wie, dlaczego drukarii i Admech były takie mocne w tej 9 edycji i teraz po prostu dmuchają na zimne i starają się tego nie rozbuchać. No, na razie im dobrze wychodzi, bo obydwie te frakcje są w dość mocnej defensywie. No i w sumie tyle. Tak naprawdę zmiany są ok, ale chyba są niewystarczające. Fajnie, że gracze drukarii mogą sobie poćwiczyć na nowym detachmencie. Jest to jakiś taki narzucony playstyle związany z tymi transportami, więc można się wokół tego zacząć kręcić i po prostu korzystać z tych bonusów, ale to absolutnie nie są zmiany, które windują drukarii w kompetytywnej grze jakoś tam bardzo, bardzo wysoko do topki. Ta armia dalej jest papierowa, dalej ma ograniczony ten wygar, dalej potrzebuje tych tokenów, których tutaj z kolei jest dużo, dużo mniej niż w tym pierwszym detachmencie, więc to też jest pewna wada. No i koszta punktowe też nie powodują, że robimy jakiś niesamowity spam, który matematycznie jest po prostu nie do zaorania przez przeciwnika, bo tych modeli jest tak dużo. No, są po prostu ok, wycenione te modele i tutaj też nie ma jakiejś takiej wielkiej, znaczącej przewagi. Więc inicjatywa GW myślę, że spoko, chociaż lekki kamyczek do ogródka ze względu na brak innych pomysłów im się tutaj należy. Sama jakość tego detachmentu to jest taka czwórka z minusem jak dla mnie. Jest ok, ale trzeba było chyba czegoś tutaj więcej, żeby to zadziałało.
Może przy kolejnych balancing data slate'ach, bazując na tym, co tutaj właśnie mamy, będzie to jeszcze mocniejsze. Na razie jest jak jest, gracze Drukarii muszą sobie z tym jakoś radzić. Na ten moment to wszystko. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Już teraz zapraszam do dużego materiału odnośnie rules, komentarzy, który zostanie opublikowany w najbliższych dniach. Dzięki bardzo, siemano, do następnego.